Partnerem strategicznym Czasu Przedsiębiorców jest PKN Orlen. Patroni medialni. Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne są ruchy w kierunku dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. O naszym bezpieczeństwie energetycznym, zmianach w kontekście wojny na Ukrainie i zielonej transformacji eksperci, przedstawiciele rządu i spółek energetycznych oraz biznesu rozmawiali w czasie konferencji w Warszawie, która jest wstępem do Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Polska od lat inwestowała, to jest terminal w Świnoujściu, to jest Baltic Pipe, który nas połączył bezpośrednio ze złożami norweskimi. Od lat inwestujemy w bezpieczeństwie energetycznym naszym, możliwości zapewnienia dostaw takiej energii, jaką potrzebujemy dla zapewnienia funkcjonowania naszej gospodarki i całego kraju. I pod tym kątem, więc te inwestycje były kluczowe i to było bardzo widoczne w ostatnich miesiącach, kiedy na gwałt nasi sąsiedzi w Niemczech na przykład próbowali budować takie same terminale, jak budowaliśmy my w Polsce tutaj już od lat. Więc takie inwestycje z wielkim wyprzedzeniem i z taką perspektywą strategiczną mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Wiceszef resortu klimatu i środowiska dodał, że resort pracuje nad aktualizacją polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Polska stara się ograniczyć rolę gazu w transformacji energetycznej, przyspiesza założenia co do udziału OZE w miksie energetycznym do poziomu 50 gigawatów w 2030 roku. Wsparciem dla tych źródeł będzie także energia pochodząca z bloków węglowych, tak zwanych dwusetek. Wszystko po to, aby nasz miks był stabilny. I pod tym kątem rozwoju energetyki odnawialnej oczywiście bardzo ważny jest rozwój sieci i możliwość dotarcia do tych wszystkich punktów na mapie, skąd produkujemy teraz energię odnawialną. Przenosimy się z modelu, w którym z bardzo centralizowanych bloków małe źródła będą dostarczały nam tą energię i potrzebujemy dostosować do tego naszą infrastrukturę. To są wieloletnie też inwestycje, które wzmocnią tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozpraszając właśnie te źródła energii. Obecnie resort klimatu i środowiska przygotowuje kolejne etapy inwestycji w atom. Trwają prace projektowe nad budową elektrowni jądrowej, także nad zapewnieniem finansowania, bo inwestycja jest kapitałochłonna, ale w ocenie resortu klimatu jej sfinansowanie będzie miało wpływ na stabilizację cen energii w przyszłości. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zauważył, że kryzys, z którym się zmierzyliśmy, ujawnił ograniczenia w dostępności energii, które z kolei wywołały szoki cenowe. Co się stało, jak się zmieniło postrzeganie energetyki? Znaczy, ja mam wrażenie, że po pierwsze coraz więcej zaczęliśmy mówić o bezpieczeństwie w zakresie chociażby właśnie dywersyfikacji, tak, kierunków i dostaw surowców, tak, ogólnie rzecz biorąc. Inwestycje w odnawialne źródła energii rosną, a przedsiębiorców wspiera w tym Polski Fundusz Rozwoju. Biznes szuka dla siebie możliwości funkcjonowania i możliwości rozwoju, nisz, szans i perspektyw. Transformacja energetyczna to też koło zamachowe dla polskiego biznesu. Widać to najlepiej na przykładzie firm, które inwestują w infrastrukturę OZE, czy to są wiatraki, czy farmy wiatrowe. One kiedyś wyrastały z takiego tak zwanego developmentu. Chodziły po rolnikach, szukały terenów, jak już przygotowały taki projekt, trzeba było zainwestować duże pieniądze, najczęściej odsprzedawały je inwestorom zagranicznym. Dzisiaj, także dzięki współfinansowaniu z PFR-u, ci tak zwani deweloperzy stają się koinwestorami, a więc wchodzą na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Mało tego, wychodzą też bardzo często za granicę, więc oni są już obecni także na rynkach europejskich. Więc widać na przykładzie chociażby inwestorów w odnawialne źródła energii, jak ten rynek się rozwija i jak rozwijają się polscy przedsiębiorcy. W biznesie widać rosnące poczucie wiary we własne siły. Kiedyś to nie tylko brak finansowania ograniczał dalszy rozwój, ale i świadomość, że i tak w pewnym momencie konkurencja międzynarodowa okaże się silniejsza. Pojawił się szklany sufit na konkurencyjnym rynku. Dziś polscy przedsiębiorcy nabierają odwagi i apetytu na to, by działać na rynkach zagranicznych. My jesteśmy inwestorem kapitałowym, więc my mówimy takim przedsiębiorcom: chcesz kupić firmę za granicą, potrzebujesz środków na kolejne inwestycje, możemy zainwestować
w Twoją spółkę, możemy inwestować w spółki celowe, możemy zainwestować w podmiot zagraniczny, z tym, że my mamy taką zasadę, że staramy się, żeby nasza inwestycja, nasz udział nie przekraczał 50%, to znaczy kierowanie firmą, strategia, rozwój cały czas należy do przedsiębiorcy. My mu tylko dodajemy kapitału, żeby on miał też większą zdolność kredytową, żeby mógł po prostu szybciej się rozwijać. Jest bardzo duże zainteresowanie inwestowaniem w odnawialne źródła energii, dlatego że to są źródła, które są uniezależnione od jakichkolwiek dostaw surowców energetycznych zewnętrznych. Bo pracują w oparciu o lokalne zasoby, czyli lokalne zasoby wiatru, wody czy słońca. W związku z tym nie podlegają naciskom politycznym, tak jak ropa czy gaz, czego skutkiem uzależnienia się od tego surowca z jednego kierunku w przypadku ostatniej wojny mamy odczuwalne na terenie całej Europy. Kryzys energetyczny nie zatrzymał więc transformacji energetycznej. OZE dalej się rozwijają nie tylko u nas, gdzie na nowo definiujemy bezpieczeństwo energetyczne. Na znaczeniu zyskuje elastyczność produkcji i konsumpcji energii. OZE postrzegane są jako platforma rozwoju nowoczesnego przemysłu. Partnerem strategicznym czasu przedsiębiorców jest PKN Orlen, patroni medialni.